Hello, cześć, siemano wszystkim, z tej strony Pizzeras i to jest kolejny film z OMC 2. Dzisiaj sobie pojedziemy na mapie Małe Miasteczka autorstwa Miękki26 i kultowym w sensie bardziej Jelczem 120M łamane na 2. Mapa jest dość krótka, ponieważ Małe Miasteczka bardziej się kojarzą z Virtual Busem, którym i ta mapa była znacznie większa. Tutaj mamy mniejszą, jest ona jakby taka bardziej, z tego co wiem, demonstracyjna. Czy ona jest bardziej, będzie bardziej rozwijana, w sensie bardziej rozbudowana, tylko nie jestem pewien, nie, inaczej nie pamiętam do końca, ale zobaczmy. Przejdziemy się tym Jelczem, pojedziemy sobie zarówno do Borków, dworzec PKP, jak i tutaj wrócimy z powrotem do Orłowa. Ponieważ mapa, jak mówiłem, jest krótka, w jedną stronę się jedzie około 7 minut bodajże, zaraz wam powiem. 5 minut, przepraszam. 5? Nie, 5, no, 5 minut się mniej więcej jedzie w jedną stronę. Ja sobie pozwólcie, że ja sobie przewinę czas troszeczkę. Tak na 48, bo ja muszę jeszcze dojechać. A mamy odjazd 51, dobra. Więc rozpoczniemy odpalanie silnika oczywiście. Moja opinia na temat tego Jelcza jest taka, że zarąbiste dźwięki, zarąbiste wykonanie, ogólnie wszystko jest zarąbiste. Jak dla mnie, mam stawiony, teraz stawiłem bieg dopiero. Dobrze, i ruszymy naszą krainę przyjaźni, fantazji. I mam nadzieję, że kurde, ja tam nic nie widzę oczywiście, bo po co? No, muszę oczywiście sobie włączyć widok. O, teraz coś jedzie, dobra. Tam jeszcze coś jedzie. No, tak trochę średnio widzę tutaj. Dobrze. I jedziemy powoli. Mam nadzieję, że żadnego faila nie zrobię, choć nie ukrywam, że mogę zrobić faila tego typu, że na pewno na jeden krawężnik, ponieważ jeszcze do tego Jelcza się nie przyzwyczaiłem, a mapa jest w niektórych momentach jest ciasna dosyć, więc mogę mieć nie lada czasami problem. Najechałem na krawężnik, ale zobaczymy, może jednak mi się poszczęści do tego stopnia, że po prostu nie najadę na żaden krawędnik, zobaczymy. No, o tym się przekonamy. Ogólnie ten materiał ląduje na dwóch kanałach moich. Może nie moich. Na jednym moim kanale prywatnym oraz na kanale strefaomsi.pl. O czym pewnie się część osób przekonała. Dobrze, i jedziemy. Nie udało się, nie najechałem na krawężnik, z czego jestem nawet zadowolony dosyć. Dźwięki naprawdę zarąbiste, bardzo mi się one to podobają. Jest ładnie tylko jechać tą zatoczkę. Dobrze, mamy odjazd 51, więc zobaczymy, którą mamy godzinę. A nam chyba jest 51, więc można spokojnie już odjechać. Więc nad... Wjechałem prawidłowo dosyć, dobra, i odjeżdżamy we stronę. Muszę trochę się wypuścić tu. Dobra. Wyjeżdżamy z Orłowa, jedziemy w stronę Borku, dworca PKP. Następny przystanek mamy Borki Centrum. Tu pojedziemy sobie z taką jakby... taką typową polską drogę wojewódzką, z tego co pamiętam to była droga wojewódzka numer 170 ileś tam chyba, nie pamiętam. Nie pamiętam dokładnie, ale to była jakaś droga wojewódzka i taką mamy właśnie w tym momencie taką typową drogę wojewódzką na typowej polskiej wsi, gdzie naprawdę zarobić to wygląda. Jest polski klimat, widać, czuć ten polski klimat i naprawdę bardzo miło, fajnie, przyjemnie się tutaj jedzie. Trochę mi szumula, troszeczkę laguje, ale myślę, że mimo wszystko jakość jest dobra, będzie dobra, jak postarałem się o to, żeby ta jakość była jak najlepsza. Niestety, jak tak jak wspominałem wcześniej na moim kanale, po prostu jestem zmuszony nagrywać frapsem, ponieważ Action, Merlin's Action, jakby zmniejsza rozdzielczość tej gry i mam bladego pojęcia dlaczego. Nie mam kompletnie bladego pojęcia dlaczego tak się dzieje. No ale no, mówi się trudno, no ja nic na to nie poradzę. Karbowo.
Skarbowa. Szkoda, fajnie, bo jakby ta mapa była połączona do skarbowy. Tu coś jedzie. To jedzie, skręca, prosto jedzie, prosto jedzie. Dobra, już dalej nic nie jedzie. Możemy spokojnie sobie skręcić. Trochę przymulać zaczęło, ale już dobra, już się paski ustabilizowały. W ogóle ja świateł nie włączyłem. Dobra, jestem lama, przepraszam. Lama. Lama, lama, ze mnie lama, jedna wielka ze mnie lama, jak ja sobie czasami to powtarzam. Ach, no nic, no zdarza się, fejle się zdarzają, niestety, niestety, niestety. Ale inaczej, no u każdego kierowcy autobusu co najmniej raz się zdarzyło jechać bez świateł, więc no nie możecie za bardzo mi tutaj teraz pytać, bo ten gościu to skręca. A ja muszę tutaj te skręcić, będę musiał jakoś wcisnąć. Nie wiem, czy mi się to uda. Ponieważ ten gość tutaj tak trochę, właśnie on tu tak trochę ciasno jest stanął. O, dobra, chyba się udało. Udało się, dobra. Jeszcze faili nie ma jakichś wielkich. No, oprócz tych braku światła, ale powiedzmy, że... No, myślę, że można mi to wybaczyć, bo to, tak mówię, każdemu kierowcy mogło się zdarzyć, prędzej czy później. Jakiegoś murzyna mamy. To to imigrant pewnie jakiś to jest, nie no. Nie czepiajmy się imigrantów. Z przodu nikt nie chciał wysiąść, nie chciał nigdy siąść. Co mnie denerwuje trochę w tym modelu, to jest sam fakt, że te drzwi bardzo szybko się otwierają i zamykają, tak trochę nieneutralnie, za szybko jak dla mnie. My tu skręcamy w lewo. Oni mają pierwszeństwo, więc ja poczekam, aż ten gość sobie skręcił. To jest jakiś samochód. Dobra, no dalej, 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 no. Jezu, jeszcze coś tu jedzie, no dobra, no poczekam. Dobra, i teraz dopiero będę chcę spokojnie... Spokojnie tu skręcę sobie. Oj, krawężnik, prawie by był. No, prawie najechałem, ale no powiedzmy, że go dotknąłem tylko. Tak trochę chamsko środkiem drogim pojadę, ale... Jak na tego jest, to trochę tutaj za ciasno. Dla mnie tutaj dobre byłoby Solaris Alpino... No, Solaris Alpino o długości 8,6 metra. Myślę, że tutaj by się sprawdziło idealnie, ale no kto wie, ten wie... Ta mapa jednak bardziej się nadaje na Jelcza. Więc dlatego też właśnie wybrałem Jelcza, bo to jest taka bardziej typowo klimatyczna mapa. No i tu mamy już koniec trasy, nie? Więc dobra, teraz będzie beka taka życia, że... Ja tu muszę w miarę fajnie równo podjechać, a nie wiem, czy mi się to uda. Dobra. Kończyliśmy kurs w tą stronę. Teraz warto by było... Próbowo centrum. Czy to był ten kierunek? O, to jest pytanie teraz. Dobra, jest kierunek, tylko teraz ja muszę... robić taki myk, że muszę trochę... wyrównać, bo ja oczywiście krzywo stanąłem pasażerowi, teraz nie chcę się wsiąść. Więc ja to spróbuję w miarę jakoś wyrównać. Nie wiem, czy to jest realne w moim wykonaniu. O, dobra, skoczyło. No, kierownica troszeczkę świruje mi. Ale... Dobra, chyba wiadomo dlaczego w sumie tę kierownicę świruje. Powiedzmy, że stanąłem w miarę dobrze i źle. No bo... Ale znaczy będzie teraz problem z wyjazdem na pewno. Ponieważ no to jest trochę ciasna ta pętla i tak jak mówię, to Solaris Alpina na pewno były lepszy lub jakikolwiek inny autobus, który jest krótszy od tego. Ale no mówi się trudno. Dobra, doszło, której mamy od... Jazd, tylko że ja nie widzę godziny teraz. Dobra. 5 po, jest godzina 50 ileś tam. Więc sobie przesuniemy czas. 13.04, 46 sekund, dobra, może być. Będzie mi pasowało nawet, dobra. Więc powiedzmy, że już możemy sobie... Czy ktoś się tam wsiadał? Ktoś się tam wsiadł, widziałem.
Alright, teraz będziemy próbowali wyjechać stąd, jakoś nie najeżdżając na krawężnik, ale już widzę, że mi się to nie uda. Więc ja muszę się cofnąć mimo wszystko. Dobra. Pewnie za chwilę połowa osób mi napisze, że jestem lamą, bo nie umiem wyjeżdżać, no ale no... Powiedzmy... i będzie krawężnik, bo już widzę. Jest krawężnik. Jest krawężnik, niestety. Nic nie jedzie, nic nie jedzie. Dobrze. Nie no, kolejny krawężnik będzie teraz. Właśnie, no mówię, ta pętla jest za ciasna tutaj po prostu, nie? Pytanie, czy ja tu zaliczę, nie zaliczę krawężnika, dobra. Jedziemy w kierunku Orłowa. Dobrze, jedziemy powolutku sobie, powolutku. Ładnie ominięty krawężnik. Tutaj też trzeba będzie skręcić teraz w prawo i to też będzie trochę problem, bo tutaj jak mówiłem, wszystko jest ciasne, ale tak jak mówiłem, ta mapa była wcześniej w Virtual Busie, w sensie to jest trzecia wersja tej mapy. I nie wszystko jest jakby tak, jakby to powiedzieć, no idealne. A ten gościu ma pierwszeństwo. To już nic nie jedzie, dobra. Ja tu się obawiam, że ja najadę na ten krawężnik. Chociaż... Oj, nie, nie. Udało się jednak. Dobra, pasażerowie wsiadają. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam wszystkich pasażerów. I teraz się dzisiaj nas wozi. Jedziemy w kierunku Orłowa. Teraz już powiedzmy, że jak już wyjeżdżamy z Borków, to jest łatwo, bo już to najtrudniejsze jest za nami w tym momencie. Ale wszystko zawsze może się zdarzyć, nie? Tam jedzie samochód. Tam nic nie widzę, co jedzie oczywiście. Ja muszę się trochę wypuścić tutaj, więc ten samochód... No i teraz spróbuję skręcić. Dobra, jedź Peter, raz jedź, póki nic nie jedzie. Ale normalnie odgłos silnika jest po prostu boski. Normalnie mi od razu się przypomina dzieciństwo, jak jeszcze w Poznaniu jeździły te klasyczne Jelcze. Właśnie nie, w Poznaniu nie jeździł chyba konkretnie ten model, tylko inne, ale z tego co pamiętam, miało podobny odgłos silnika, więc naprawdę... Normalnie już od razu dzieciństwo się przypomina. Zdążymy skręcić? Nie wiem, bo ja nie widzę, czy tutaj ktoś... Nie. Dobra, to już się go przepuścimy. Dobrze. Okej. Okay. I jedziemy tą drogą wojewódzką. Z tego co pamiętam. No normalnie typowa polska droga. Ale widoki fajnie tu naprawdę zostało to wykonane. Bardzo mi się to podoba. Nie no, co mam więcej tak naprawdę powiedzieć, po prostu mapa jest dla mnie genialna. Mimo, że jest to naprawdę króciutka, to ona jest jednak genialna. Nic dodać dla mnie nic nie jest. Moje znaczy, jedyne co powinno zostać tutaj dodane, to dłuższa trasa. To jest chyba jedyny mankament tej mapy, że ta trasa jest tak bardzo krótka, a tak to żadnych minusów na tej mapie ja po prostu no nie widzę. Dobrze. I dojeżdżamy już do Orłowa. I
mamy tutaj praktycznie, że dla pasażerów ostatni przystanek, dla nas przedostatni oczywiście. Oj, prawie był krawy wynik, ale udało się jednak uratować jakoś. Tak trochę... więc stoję niezbyt ciekawie, ponieważ samochody nie mogą przejechać, ale my tu za chwilę się stąd usuniemy. Mamy zielone, ma fajnie by było na niego zdążyć, ale pewnie ja znając się nie zdążę. Chociaż... ale jednak zdążyłem. Raz zdążyłem na zielone, tak to zawsze to stoję na czerwonym. Nie mam do tego pojęcia, ile odcinek ten trwał, ale... mogę powiedzieć już teraz, że dziękuję wam za uwagę. Bardzo przyjemnie mi się grało, jechało, z wami rozmawiało, że tak powiem. Myślę, że na tym kanale, czyli na sensie na kanale Strefy, zostanę tutaj na dłużej, w sensie, że będę te materiały teraz tworzył znacznie częściej, ponieważ materiały ode mnie był dosyć mocny zanik z tym, ale myślę, że w miarę czasu. W miarę czasu mojego własnego. Materiały będą się po prostu więcej. Większa ilość tych materiałów będzie się po prostu pojawiać. Dziękuję wam jeszcze raz za uwagę. Myślę, że ten film wam się spodobał. No i tyle. Do zobaczenia w kolejnym filmie i cześć.